Być może stoją za tym fenomenalne sukcesy Igi Świątek, bo popularność tenisa ziemnego gwałtownie rośnie, co widać po przepełnionych szkółkach i klubach tenisowych. Marzenia o grze na światowych kortach są jednak weryfikowane już na etapie juniorskim, często podczas turniejów młodzieżowych. Jednym z takich wydarzeń jest memoriał Jacka Widawskiego, który odbywa się w Bytomiu i daje młodym zawodnikom szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności. Karolina Komada. Wiele godzin spędzonych na kortach tenisowych i wiele marzeń o karierze zawodowej. Na pewno presja jest o wiele większa tutaj i to są to turnieje, które zmieniają, można powiedzieć, lekko karierę zawodniczą, juniorską, więc tutaj ta presja będzie wiele większa, więc trenerzy, rodzina powinni to tonować. Sam zawodnik już ma w sobie wewnętrznie bardzo dużo presji, wymaga od siebie bardzo dużo i wiadomo, że z pewnej rywalizacji i tak dalej chce być najlepszy i tutaj to jest szkoła dla każdego. W programie nauczania tej szkoły znajduje się memoriał Jacka Widawskiego w ramach Juniors Open Poland. To podczas tego memoriału pojawiają się pierwsi kibice, a zawodnicy zdobywają doświadczenie turniejowe. To także najwyżej punktowana impreza tego typu w Polsce. Popularność tenisa na pewno wzrasta. Takim papierkiem lakmusowym są oczywiście wyniki osiągane przez zawodników polskich na arenach międzynarodowych. Na pewno sukcesy Igi Świątek spowodowały, że mnóstwo rodziców przychodzi do klubu z dziewczynkami, z chłopcami, prawda, z dziećmi, no, które chcą rozpocząć tą spektakularną, może w sensie takim, prawda, wizerunkowym karierę, ale bardzo ciężką, patrząc na tą drogę, którą trzeba przejść, żeby być tenisistą, który osiąga jakieś duże sukcesy na arenie międzynarodowej. 12. Memoriał Jacka Widawskiego odbędzie się na kortach tenisowych klubu Górnika Bytom. W poprzednich latach w turnieju wzięli udział światowej rangi tenisiści, tacy jak Lorenzo Musetti i Matteo Berrettini. O dobre warunki młodych sportowców dba województwo śląskie. Od 2021 roku na sam tenis ziemny województwo przeznaczyło ponad 600 tysięcy złotych. Cały czas z tenisem też utrzymujemy te pozytywne relacje, bo Górnik Bytom to jest sprawdzony partner, który właśnie od lat, tak jak było wspomniane na konferencji, organizuje mnóstwo bardzo fajnych wydarzeń sportowych. Widzieliśmy na krótkiej prezentacji, że to tutaj rodziły się te juniorskie wielkie talenty, więc tym bardziej fajnie wspierać i dobrze wspierać takie wydarzenia, gdzie młodzież może się rozwijać, bo od tego się zaczyna później profesjonalny sport. A po memoriale dokładnie 4 sierpnia na kortach Górnika Bytom odbędzie się turniej kobiet Śląskie Open.